Siema Urhara, mam challenge, bo bardzo mnie ciekawiło, co by się stało. Poczekaj do piątku i do tego wyznania uczuć Osany o 18. Chwilę przed tym, jak będziesz, to włącz Meduza Mode. Jak Osana będzie już pod drzewem wiśni, zamienił w kamień. Robiliśmy sobie coś podobnego, ale nie w momencie, kiedy ona szła i kiedy była jakby pod drzewem. Senpaja kiedyś zamienialiśmy w kamień, ale nie na odwrót. I teraz tak, łojojojojoj. Idziemy na dół i zaczekajmy na Osanę. O której dokładnie jest wyznanie? O 18 dokładnie, czy trochę wcześniej? Senpai jest pierwszy. No właśnie nie, no bo... Mamy tutaj te... Dobra, to w sumie ja już się teraz zamienię. Ej, nie mogę jej kuźwa zamienić. Ej, ta Menda się nie zamienia. Popsuta! Ale senpaja zmieniło! A dlaczego ona nie? Ej, halo! No, spójrz na mnie. Zauważ mnie. Notice me, ciulu! Wszystkich zamieniłem. Ciulu! Co tu się stało? Grę popsułem. No i senpaj jest kamieniem, nie o to chodziło. Ty nie jesteś kamieniem, miałeś być kamieniem. Wytłupię Osana. Masakra, dlaczego wszystko jest niebieskie? Halo, gro, wczytaj się. Gro? Ale mam brudny monitor. Masakra, trzeba go umyć. Czy coś? Działa! Dobra, działa. Nie. Nie o to chodziło. Bo ona jest tutaj już, nie? Nie ma jej jeszcze. To gdzie jest? Gdzie jest Osana? Wiem, gdzie jest Osana. Tam, gdzie Raibaru. Raibaru gdzieś biegnie. Idziemy tam. Raibaru, stój! Gdzie jest Osana? Ej, gdzie jest Osana? Bez kitu. Jest 17:28. Osana! Osana! Gdzie ona jest? Tutaj jest? Piękne jest to wczytywanie gry w Yandere. Co zrobiła Raibaru? Dlaczego tu... Nie rozumiem, widzowie. Co tu się odwaliło? Dlaczego ona pobiegła, zrobiła kółeczko wokół drzewa i wraca? Ej, halo. Czy powiesz mi, gdzie zostawiłaś swoją najlepszą koleżankę Osanę? Halo? Favors? Student info? Nie ty. Ty. Tag. Tam jest! Co ona tam robi? Idziemy tam. Czy tam to znaczy gdzie? Osana? Tu? Jeszcze wyżej? Popsuła się tam. Co ona w ogóle robi na dachu? Co ty robisz? Czy ty się dobrze czujesz? No pojebało ją, widzowie. I co robi senpai? Jest piątek, patrzcie, nie kłamie. Piątek, widzicie? Piątek, 17:50. Mają być pod drzewkiem. Halo. Oj. Sorry. Jesteś teraz przerażający. Czy odpali się teraz jakaś cutscenka, czy coś? Nie, nie mogę z nią nic zrobić, a jak pójdę pod drzewko wiśni? Czy odpali się cutscenka? Nie, nie odpaliła się cutscenka. A Raibaru jest kamieniem. Dobra, zaczekajmy do 18. Osana dalej tam ciśnie. I co? Okej, okay. Pojawił się senpai. Ciebie tam nie było! Dlaczego oni sobie w siebie weszli? Co tu się odwala? Dobra. Bo Sana, żeby tam dojść, będzie musiała tędy przebiec, nie? Więc zaczajmy się na nią tutaj. No będzie musiała obok mnie przebiec.
Pizzy, 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 pizzy. Ona już tutaj powinna biec. 50 zł do sosiku, nie, nie, nie. Już chyba sosik mówi nie. Otagujmy w sumie ją. Dziwne, że nie da się jej teraz załatwić. Dobra, tam gdzieś jest. Na górze? Nie. Nie mów mi, że... Co się tu dzieje? A czemu nie gadają? Nie wiem, co się tu odwaliło, ale osana jest kamieniem, widzowie. O to chodziło. Senpai nie wie, co powiedzieć. Raibaru kiwa bioderkami. No dobra. Mamy piątek. Osana jest kamieniem. Dobra. Czy osana będzie kamieniem? Senpai nie jest. Udało się! Mamy kamienną osanę, widzowie. Czekajcie. Co ty się tak telepiesz? Osana? You kept me waiting, you dummy. Podłączę telefonik. Piękna jesteś. Piękna. Patrzcie, kto się przywita. Patrzcie, kto to. Dobra, Osana, wiesz co? Ja ci powiem. A! Prąd mnie kopnął. I przez chwilę było no signal, ale pojebane. Prąd mnie kopnął. Dobra. Ale to wystarczy.